Wiadomości 10 minut TV Słupsk, 16 sierpień rok 2017 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej serdecznie zaprasza wszystkich na kolejny etap warsztatów rzeźbiarskich, podczas których będziemy poszukiwać odmiennej formy pejzażu wybrzeża. Etap trzeci, Dąbie, odbędzie się w czwartek, 17 sierpnia, o godzinie 13, spotykamy się w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Z centrum aktywności będzie możliwość przejazdu samochodem do Poddombia, a następnie powrót do Ustki lub Słupska. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w sprawie rezerwacji miejsc: telefon 530 558 750. Jest też możliwość dojazdu we własnym zakresie. Oczywiście, mając na uwadze balans pomiędzy odpoczynkiem, a pracą i wielką nadzieję na korzystną pogodę do spędzenia czasu na łonie natury, zachęcamy do zabrania koca, leżaka, napojów chłodzących i lekkich przekąsek informuje Joanna Żura z Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku Akcja składa się z serii warsztatów, które odbędą się na plaży w Ustce oraz pozostałych plażach graniczących. Myślą przewodnią działania jest stworzenie pejzażu miejsc przez wykonanie odlewów gipsowych do piasku, w efekcie czego powstaną płytki o wymiarach 20 na 20 cm. Płytki następnie zostaną wyeksponowane w formie instalacji w przestrzeni. Celem działań jest zaangażowanie ludzi przebywających na plaży do aktywności twórczej oraz pokazanie potencjału miejsca do działania o innym charakterze niż bierny relaks.